Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam Was do dalszej rozgrywki w naszym tytule The Last of Us. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam, zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz oczywiście wszystkich do komentowania. A my ruszamy dalej, zobaczmy co tutaj się kryje. Tutaj coś widzę, że jest. Oj, nie to chciałem. Chciałem wyłączyć latarkę. Dobra, tu widzimy, że jakieś stwory są. Więc chodźmy może póki co. Pozbierajmy co się da. Każda śrubka na wagę złota. Przeładujmy, teraz ja może jeszcze zobaczę co my tutaj mamy w arsenale. Może zostawmy sobie tą. Tu niechby był ten miotacz. No i zobaczmy. Cichutku, pomalutku. Nóż tam jeden jeszcze leżał, to trzeba będzie pamiętać w razie co, żeby... Tutaj mamy coś i tutaj mamy coś. O, tutaj za... Dobra. Oj, oj, oj! Dobra. Dobra, udało się. Zaraz tu będzie ostro. Coś czuję. No nie! On mnie zaatakował, kurczę. Oj, oj, oj! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Sprint. A, czekajcie. Może tak? Gdzie oni są? Gdzie oni są? O, tu był jeden. Dobra. Trochę mi życia. Dobra. Czy jeszcze ktoś? Cicho chyba. Tu się schowało, dobra. Jeszcze ktoś? Dobra, ładna akcja. Tu widzę noże, ale mamy max. O, śrubki, pięknie. Tu trzeba być bardzo cichutko. Oj. Dobra. Nie ma nic. Tamten załatwiony, ale tu u góry jeszcze jeden jest, patrzcie. Tam jeden chyba. Za rogiem. I tutaj jeden. O, widzę, widzę, widzę. Dobra. Tam jeszcze jeden był.
Niestety na rowerze... Jest! Dobra. 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 Ja sobie może tutaj przyjmę apteczkę jedną. Udało ci się. Idziemy dalej. Wszystko okej? Tak. Dobra, ale tu musimy troszeczkę do... Właśnie... No niech będzie. Tu mamy już mało. Może tutaj przeładujmy, ale też nie bardzo mamy tych naboi. Nie, bomby nie na razie. To niech będzie tak. To niech będzie tak. To niech będzie tak, dobra. Chyba to wszyscy z tego, co żeśmy usłyszeli, więc teraz musimy zrobić, no, rekonesans po jakże zacnym terenie. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. Na to wygląda. O, woda. Woda, woda, woda. Są jakieś łóżka. Także teraz sobie troszeczkę pozwiedzamy. Dla tych, którzy lubią zwiedzać, to myślę, że będzie fajny element gry. Oj, tyle tutaj tych noży. Ojejku. A ja żadnego nie mogę podnieść. Kibelki. Do kibelków zajrzymy. No nie, kibelek nieczynny. O, tego potrzebowałem. To nam się tu na pewno przyda. Dystrybucja wody, patrzcie. Rozejrzyj się. To chyba jakaś klasa. Już patrzę, momencik. Czemu tego nie zabezpieczyli? Nie wiem, chłopcze. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Zobaczmy, co to pisze. Danny is nasi obrońcy. Jakieś rysunki dziecięce. Okej. Dasz radę zepchnąć drabinę? To nie da. Ale my jeszcze na górę nie będziemy wchodzić, z uwagi na to, że... to za chwilę. My jeszcze, mówię, na górę nie będziemy wchodzić, bo chcę dokładnie tutaj ten teren przeczesać. Teren jest dosyć rozległy, jak pewne żeście zauważyli. Więc będziemy w miarę skrupulatnie starać się... Czy tam coś mówił? Więc w miarę skrupulatnie no, trzeba będzie tutaj to... To jest zamknięte. Czy tu jest jakiś sposób, żeby tam się przedostać? Szkoda w ogóle, że w tej grze, słuchajcie, nie ma mapki. Mapy niby zbieramy jakieś tam po drodze, bo... no bo zbieramy. Natomiast jeszcze tutaj się cofnę. No właśnie, tutaj ten nóż, którego żeśmy wziąć nie mogli. Tu mamy wodę i ten, dobra, to jest do wytwarzania apteczki, bardzo cenny składnik. I tu jeszcze się cofniemy, bo chyba też coś było. Już nie wiem, czy to było tutaj przy wejściu, czy nie. A, tutaj był nóż. No ale też noże mamy na maksa, więc no... Trzymali chyba jakieś psy w tych klatkach. Nie wiem po co, może do walki. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, ja bym spróbował rozwalić tą kłódkę. Ha! Z
słabo wyszło. Nie ukrywam, że zależałoby mi na dostaniu się tam do środka. No nie. Chyba niestety to nie da rady. A łańcuch przestrzelić? Też nie. Oj, tam w środku coś mogłoby być, ale na obecną chwilę nie widzę możliwości, żeby tam wejść. Wskazówka. A, z tą drabiną pewnie nam podpowiada gra. Dobrze, gro, dziękuję za podpowiedź. Ale niestety musimy tutaj jeszcze kilka rzeczy wykonać po drodze, zanim przejdziemy do dalszej części. Tutaj coś mamy. Oj, niestety max tych zabawek jest. Tutaj są te takie włazy, które mieliśmy też w poprzedniej części. Ciekawe, jakby tam się dostać jakoś do środka. No to w ogóle zamknięte, zabarykadowane. Jakby się tam do środka dostać, to mogłoby być fajnie. No i w zasadzie chyba żeśmy wszystko już tutaj obeszli, coś mi się tak wydaje. Tu byliśmy oczywiście. O, tu mamy jeszcze amunicję. Pięknie. O, punkty doświadczenia. Widzę. 10 punktów doświadczenia. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie wykorzystamy tych punktów doświadczenia z racji tego, że mamy ich już na fulla. Tutaj wszystko ulepszone. Tu jakaś książka. O, kolejny nóż. Jakieś spanko. Ale najbardziej teraz by się przydały. O, tu amunicję widzicie. Dużo rzeczy jest tutaj, tylko trzeba się dokładnie rozglądać. Teraz mówię, na wagę złota byłaby amunicja, bo żeśmy troszeczkę tutaj tego stracili. Tu jakieś przejście. Oczywiście nieczynne przejście. Tu ktoś brał prysznic i nie zdążył chyba. Tu jakieś rzeczy. No i chyba tyle. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest, czy żeśmy czegoś nie ominęli. A jeszcze to może zajdę na chwilę, może na moment na dół. Bo jakoś... No nie, tu nic nie ma. Tu już żeśmy też to obczesywali. Ale przyznacie chyba, że fajna miejscówka jest. To jest fajna miejscóweczka. Tu max. No dobra, no. Dobra, lecimy dalej. Szkoda czasu. Wskakuj, młody. Śmiało. No, dawaj drabinę teraz. Dzięki. Proszę bardzo. Dobra robota. O, kolejny robocik, patrzcie. Taki jak tam poprzednio żeśmy mieli. Tego nie było. To Eli? Chodź. O? Chyba Eli. Nie! Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Sam! Uciekaj! Jesteś tu za dużo! Eli, odejdź od drzwi! O kurczę. Może spróbujmy razem! Dawaj! Przeczołgał się! Co zrobił? Sam, co ty wyprawiasz? Wydostanę nas!
To się pośpiesz! Dzięki. Wszyscy na górę! Jazda! Czy tu czegoś nie ma? A jak ja bym zszedł teraz na dół? Ciekawe, co by się stało. Czy gra to przewidziała? Bo ja bym chciał zobaczyć, czy tu czegoś nie ma po prostu. Patrzcie, tu jest rurka. Czy my możemy to zamienić i czy to się opłaca? No nie, nie opłaca się. Bierzemy to, co żeśmy mieli, bo to jest w dobrym stanie. Ta maczeta, dobra. Lecimy na górę. Krótki jeszcze rzut oka na... No nie, nic nie ma. Dobra, w górę. Gdzie oni poszli? Tutaj. Dobra. Sekundę, momento. Rzut oka na sytuację. Zaraz ci pomogę, poczekaj. Odsadź mnie! Wejdę przez okno! Dobra, dobra. Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam! Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! A, tędy, górą chcę. Dobra. Przygotujcie się! Dobra. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? No chodź, 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 chodź. Drzwi otwarte, dawaj! Dobra. Spadamy! Dobrze, dobrze. Skoro nikogo już tutaj nie ma, to nie ma co się śpieszyć. Drzwi otwarte, dawaj! Dobra. Zmienimy broń i lećmy dalej. Szybko! Ruchy, ruchy! Udało się. Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Trochę za późno. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Hej, jak się miałaś, młody? Mało brakowało, co? Tak, miewaliśmy lepsze momenty. Ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. Najważniejsze, że jesteśmy na dworze, słoneczko i te sprawy. Oj, śrubka, śrubka, śrubka. O, ile śrubek. Tyle? Tyle. Tutaj mamy 14, dobra. 14 plus 6, także 20 w sumie, bo to 14 w magazynku. Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Wieża. Spróbujmy się tam jakoś dostać.
wieża nadawcza. A ty jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Tak. A co tu jest na dole? Ja bym chciał się dowiedzieć. Oni idą górą, a ja sobie przejdę dołem. A co mi tam? O, i idą do mnie. Co tam było? Coś na górze? Szczury. Szczury wodne. Jak to miejsce wyglądało bez zarażonych? Trudno mi to sobie wyobrazić. O. I teraz jeżeli mamy to... A, nie mamy. Chciałem to udoskonalić z deka, ale niestety nie da się. No dobra. O! Nożyczki, pięknie. Śrubki. Punkty doświadczenia. To był dzień pełen wrażeń, co nie? O, tak. Zdecydowanie. Jak byście się spotkali? O, Joel eskortuje mnie do świetlików. Na prośbę mojej przyjaciółki Marlin. Nieźle się dogadujecie. A ja rozstawiam go po kątach. Prawda, Joel? Prawda, prawda. Mamy Max. Są rzeczy, ale nie możemy podnieść, widzicie? O, śrubki. To lubimy. Tu jakaś kartka. Przeczytajmy, co tu pisze. Kolejna noc, kolejna strzelanina. W oknach Carsona było widać lufy karbinów czy strzelb. Byłem z rodziną w jednym pokoju, całą noc nie spaliśmy. Przypuszczam, że nikt nie spał. Jest tylko kwestią czasu, zanim szabrownicy znów spróbują dostać się do naszego domu. Musimy się przenieść. Znów podszedł do nas ten chudy facet. Wymieniliśmy się jego naboje za nasze jedzenie jak poprzednio. Zaproponował, żebyśmy przenieśli się do jego kryjówki. Mówi, że jest dobrze ukryta, że ledwo jest się w niej bronić. Że łatwo jest się w niej bronić. Dodał, że ufa mi tylko dlatego, że są ze mną dzieci. Myślę, że nie możemy tutaj dłużej zostać, a jemu można chyba zaufać. Jutro zasugeruję wszystkim, żebyśmy przystali na jego propozycję. Kaylee. No dobrze. To chyba nie był najlepszy pomysł. No cóż, łóżko dwupiętrowe. Kibelek. Woda, ale mamy ją max. No i tyle chyba. No i tyle. No dobra. Lampa.
No i co? Macie coś tu fajnego? O, czekajcie, tu jest zejście do piwnicy. A, to tędy żeśmy przyszli, tak. No dobra. Chodźmy w takim razie w górę. Na przykład tędy. Nie możemy usiąść, odpocząć na tarasie. Co to za oznaczenie dziwne? Czyli tamta część, z której żeśmy przyszli, ja rozumiem. Tak, to jest ten budynek. To jest wszystko pozamykane, ten kolejny widzę. Nie wiem, czy tu się da wyżej. Nie, wyżej już nie możemy wejść. Tu w pobliżu takich gruchotów właśnie mogą być śrubki. Niestety gra w tym momencie nam tych śrubek nie dała, ale tutaj mamy wejście do domu. No. Jakaś dziura w ścianie. Mam broń, strzelam do złodziei, strzelam, żeby zabić. Dobra, dzięki za informację. Będziemy ostrożni. O, batonik. 5 lat, gdy wybuchła zaraza. Pamiętam, że mieszkałem w podobnej dzielnicy. Jakieś wspomnienia? A, pamiętam imprezy z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. Ta część, którą żeśmy już zwiedzili. Ta. No dobra, chodźmy tam jeszcze na dół może. Może tutaj coś jeszcze się kryć ciekawego. Lepiej trzymaj się od nich z dala. A faktycznie. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Bawią się. Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel. Tak. Prawda. To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robię. Nie. Nie, naprawdę. Tak było. W dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem. A wy pamiętacie takie samochody, które właśnie jeździły i tam coś sprzedawały? O, mamy warsztat, ale do tego warsztatu za chwilę podejdziemy, tylko ja bym chciał jeszcze tutaj zrobić rekonesans, być może jakieś śrubki znajdziemy. A to nam umożliwi lepszą modyfikację broni. Najpierw zobaczmy tutaj. Do warsztatu zajrzymy na samym końcu, słuchajcie. Jak już wszystko zbierzemy. No dobra, puśćcie mnie, puśćcie mnie, puśćcie mnie, chcę tu wejść. Dziękuję, Eli. Wszystkiego mamy na max. Telewizorek. Raczej z niego już nikt nie skorzysta. O, tu mamy śrubki właśnie. Naczynia. Fajna duża kuchnia, patrzcie. To jakaś spiżarka żywieniowo-jedzeniowa. Tyle chyba tutaj. Dobra, idziemy na górę.
tam widzę taśmę, ale tu mamy jeszcze list. Zobaczmy ten list. Co tu pisze? Karo, to ty staniesz się dorosłą osobą, gdy mnie nie będzie. Zajmij się swoim bratem, będzie potrzebował opieki. Nie będzie mnie tylko kilka dni i wrócę z jedzeniem i innymi zapasami. Jeśli z jakiegoś powodu nie wrócę w ciągu tygodnia, udajcie się z bratem do strefy kwarantanny w Pittsburghu. Nikomu poza mną nie otwieraj drzwi. Oszczędzaj naboje. Jeśli będziesz musiała wyjść, ukrywaj się i poruszaj powoli. Nie jesteś duża. Wykorzystaj to. Do zobaczenia wkrótce. Tata. Oj. No dobra. Tu mamy taśmę. Tu mamy naboje. Niewykorzystane. Łazienka, wanna, prysznic, tu zlew, kibelek. Kurczę, też te łazienki takie mieli duże. Fajne. O, taśma, taśma. Tego potrzebowaliśmy już od dłuższego czasu. No i chyba tyle. Tu więcej tam nie przejdziemy, niestety. Co dziwne jest, z drugiej strony, że nie możemy się tam dostać. Tu też nic nie ma. No dobra. Szuflad tutaj otworzyć żadnych się nie da. O! Ale tu coś jest, patrzcie. Pociągnijmy. O kurde. Chyba? Ta... Ten cholerny sufit się wali. Uważaj! No dobra, wskakuj. Uważaj na siebie. No i co? Znalazłaś coś? Jakieś pudła? O! Proszę? No jak mam to wziąć? Jakie mam max? No nie żartujcie sobie ze mnie. Dziękuję, no ale jak mam to wziąć? Eli! No nie wezmę tego, dziubuś. Nie, no naprawdę? Ojejku, czekajcie, co tu mam zrobić w tym momencie? To jest do tego. Chyba muszę... Czekajcie, przeładować może. I w tym momencie, ale czekajcie, no dalej mam... Nie, to nie jest do tego. Nie, no do tego chyba. Jeśli ja tego od niej nie wezmę, to co? Może muszę strzelić. I w tym momencie przeładuję. O, i teraz dopiero mogę wziąć. Dobra. Tak trzeba było zrobić. No dobra, chodźmy dalej. Tyle tu chyba, no bo coś więcej. Wychodzimy. Co to mieszkanko kryje? O, punkty doświadczenia. 10. Naboje, to lubimy.
więcej nic nie ma. O, ile śrubek. Pięknie. Będzie do modyfikacji. Przepraszam, Eli. Tu kibelek. W kibelku raczej marna szansa, ale mały kibelek. Idziemy na górę. O, safe. W safe mogą być jakieś suweniry. O, liścik, liścik. Przepraszam, Eli. Jedne otwarte drzwi to wystarczyło. Ktoś z nas o nich zapomniał i do środka wtargnęła horda tych potworów. Zamknęliśmy je tam, a na zewnątrz napisaliśmy notkę ostrzegawczą. Jest ze mną Susan i kilkoro dzieciaków. Jesteśmy chyba jedynymi ocalałymi. Musiałem powstrzymać Susan, aby... Susan chciała tam pobiec, zebrała ciała. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Jej dzieci nie żyją, a ja nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć. Każda cząstka mnie chce się poddać. Tak łatwo można by dać się pochłonąć temu światu. Ale nie mogę sobie na to pozwolić. Wciąż bardzo mocno wierzę w ludzi. Wciąż wiem, że zdolni czynić dobro. Uda nam się. Nie mogę się poddawać dla niej. Iz. Okej. Tu mamy safe właśnie. Ale oczywiście nie znamy kodu do niego. Więc nawet nie będę próbował. Ale kodu poszukamy gdzieś dalej, bo pewnie takowy się znajdzie. Jak nie tu, to gdzie indziej. O, taśma, to lubimy. Tu jakaś kartka, ale to czysta. O, tu. Komiks. Eli, znalazłem twój komiks. Super. Dzikie światło gwiazd, cząstki nośne. Pierwszy przeprowadzony przez Danielę test napędu skokowego punktu zerowego zakończył się sukcesem, ale kontakt z pilotem został natychmiast utracony. 48 godzin standardowych później pilot wrócił odmieniony i przekazał komunikat, który zaczyna się od słów: jesteśmy wędrowcami. To takie streszczenie było. No dobrze, Eli będzie ucieszona. W zasadzie już jest ucieszona, bo żeśmy jej powiedzieli przecież o tym komiksie. No dobrze. Ale niestety nie mamy tutaj żadnego kodu do sejfu nadal. No cóż, mówi się trudno. Ale mam za to jeszcze jedne schody w górę. Chodźmy zatem. O, tu jest jakaś kartka. Może tutaj coś będzie. O, jest. 8-21-36. 8-21-36. Dobra. To chyba kod do sejfu. Jak znam życie. Strzały do łuku. Tyle. Chodźmy do tego sejfu. Tutaj chyba to było. Tak. Eli, zobacz! Trzymaj! Osiem. Oj, nie to chciałem. Moment. 8, 21, 36. Ale skarby. Bierzemy. Amunicja najważniejsza. No i tutaj niestety na maksa już mamy. Dobra. Dzięki. Groza. Suweniry. A co oni tam znaleźli? Hej, Sam. Ostrożnie. Co?
Tak, okej. Dobra, ja zacznę. Lotki mają, patrzcie. Aha. Cholera! Twoja kolej. Okej. Mam rzucić? Tak. Bum! Wrodzony talent. Fuks! Nieprawda! Miałaś fuksa. Dobra, spadaj, zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. Cholera! Tragedia! Okej. Jest remis. Nie, rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis! Tak, dobra. A może my sobie rzucimy lotką? Zobaczmy. No czekajcie. O kurde. Ach, to się wytnie. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy. No dobrze. Lecimy dalej. Ale jeszcze za czym dalej pójdziemy, to jeszcze zajdziemy do naszego warsztatu, bo tutaj warsztat był, przypominam. I troszeczkę zmodyfikujemy naszą broń. O właśnie, to jest to. To chyba jest dobre miejsce. Bardzo dobre. Mamy 314, słuchajcie, elementów metalowych tutaj. No dobra, zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Co tu możemy zrobić? Pojemność, szybkostrzelność. Tu wszystko mamy, patrzcie, prawie na maksa. Ten rozrzut jeszcze tutaj, dobra. Szybkość przeładowania, rozrzut. Dobra, robimy rozrzut. To jest istotna rzecz. A, i szybkostrzelność. A to jest szybkość przeładowania. No, jedno ważne i drugie ważne. O, przetarg i już wystarczy. No dobra. Szybkość przeładowania. Okej, i z tego już więcej nic tutaj nie wyciśniemy. Lecimy dalej. Jaką inną broń tutaj mamy? Kabura na broń długą. Tu nic. Ale tutaj jeszcze coś możemy chyba. Przebicie i moc tego. Tylko że tutaj mało zawsze jest, słuchajcie, amunicji. Dobra. Tym się zajmijmy. Szybkość przeładowania, zasięg, odrzut, pojemność magazynka i szybkostrzelność. Właśnie. Pojemność magazynka. To jest istotna rzecz. Zwiększamy ile się da. Przetarcie i zwiększona pojemność magazynka. Takie patenty. Widział ktoś? I to już jest na fulla. No i został nam zasięg, szybkość przeładowania, odrzut, szybkostrzelność. No to zasięg. Jakieś muchy latające, widzicie? To nie u mnie, to w grze. Zmniejsza odrzut i szybkostrzelność. Tego nie możemy. Szybkość przeładowania. No zostaje szybkość przeładowania. Podpiłowanie i wystarczy. No dobra. Skoro wystarczy, to wystarczy. Więcej tu zrobić się nie da. Zamykamy biznes. Będzie wychodzimy. No, będzie. To by było na tyle.
I żeśmy całą drogę tą przeszli. No to lecimy dalej. Piesków już nie widać. Pewnie sobie gdzieś poszły. Ale tu jest jakieś przejście. Chociaż może tędy jeszcze. Zobaczymy, co tutaj udałoby się nam. Jakaś taka dróżka dziwna tutaj za domem. Nie, tu jest wszystko krzaczory. To nie. Oj, coś tu było? Nie, cegła. Cegła. Tu zawalone wszystko. Nie, tędy nie przejdziemy. Musimy tam się przedostać za dom. Świetliki tu były. Na to wygląda. Jak ich znajdziemy? Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. Wiecie, myśmy tutaj byli, czy nie byliśmy? Bo już zaczynam się gubić. Zobaczmy. Nie no, chyba byliśmy. Hej, Henry! Tak? A co z pozostałymi? To znaczy? Byliśmy. Skoro nam się udało, to może ktoś jeszcze przeżył. Tak, Sam. To możliwe. No idziemy dalej do wieży nadawczej. To jest ta wieża. Ale to już w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.